Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na serwerze 31 niemieckim, dlatego że póki co tylko i wyłącznie ten serwer dostał aktualizację 14.0 i co za tym idzie, tylko ten serwer dostał nowego druida. Mówię nowego, dlatego że został on totalnie zmieniony. Jest to praktycznie nowa klasa postaci w tym momencie. Wszystkie te maski zostały totalnie zmienione, zostało zmienione jak on działa. No powiem wam, że totalny rework tej klasy postaci. Jak ja nagrywałem dla was omówienie wczoraj, to myślałem, że tu będą jakieś zmiany kosmetyczne, czyli tam jakieś inne animacje ataku, może jakieś delikatnie zmienione przeliczniki, żeby po prostu tym się ciekawiej grało, no ale wygląda na to, że wzięli się za niego na poważnie i totalnie go zmienili, co moim zdaniem jest, no oczywiście na plus, z racji tego, że wiele osób, w tym ja, powtarzało, że ten druid jest nudny, że nie warto nim grać, bo lepiej grać zwiadowcą, też były takie zdania, no w tym momencie zdecydowanie będzie warto nim grać, bo to wszystko zostało pozmieniane, na przykład postać niedźwiedzia, czyli ta maska niedźwiedzia według mnie jest obecnie bardzo fun to play, ale do tego wszystkiego zaraz przejdę. Co jeszcze do aktualizacji, to tak jak mówię, w tym momencie jest tylko, jak ja to nagrywam na serwerze 31 niemieckim, około godziny 14 ma wejść już na wszystkie inne serwery oraz ma tam wejść na Steama, na telefony i tak dalej, i tak dalej. Tu jakby logiczne, więc bardzo możliwe, że jak ten film wleci na kanał, to już to po prostu będzie dostępne. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, możecie w tym filmie nie słyszeć dźwięków z gry, bo ja to nagrałem przez przeglądarkę, a nie przez Steama, no ale to chyba, jeżeli chodzi o ten film, nie jest jakąś dużą przeszkodą. Co do takich rzeczy jak tam w ogóle taki pełnoprawny test tego nowego druida, który miał być zrobiony na tej mojej postaci, tam prawie 500 level, no to będziemy w ogóle wszyscy musieli na to jeszcze poczekać, dlatego że tak, wiadomo, że najpierw musi wejść ta aktualizacja, to pierwsza sprawa, druga sprawa już na wszystkie serwery oczywiście, druga sprawa, musi to zostać dodane do tego symulatora lochów, bo ja tam robiłem sobie skany, jak jeszcze była ta stara wersja druida, mam dla was pozapisywane screeny, jak te procenty na lochy wyglądały. Zobaczymy, jak teraz będą wyglądać na tych nowych maskach, która maska będzie najlepsza do lochów, także no, na to wszystko jeszcze potrzeba czasu. Głównie tutaj dla autora tego symulatora, żeby to wszystko poprawnie zaimplementował do no, po prostu tego nowego druida, do tego symulatora, więc na to wszystko jeszcze poczekamy i pewnie ja to nagram za jakiś czas. Natomiast dzisiaj pokażę wam, jak to w ogóle teraz działa po tym reworku, jak to wygląda, jak to sobie radzi z innymi klasami postaci, która co mu robi, której co on nie robi i tak dalej, więc myślę, że i tak ten filmik będzie ok. Na wstępie jeszcze pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, teraz zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, możecie jeszcze pisać komentarze, to już bardziej może pod koniec tego filmu, jak obecny druid wam się podoba, bo tak jak mówię, dla mnie jest, szczerze mówiąc, świetny tak na pierwszy rzut oka. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i dobra, może jeszcze wam tutaj pokażę, dlatego że wczoraj wieczorem wleciało coś takiego. Jest to bardzo fajny opis tego, jak ten druid się zmienił. Fajnie to zrobili, nigdy czegoś takiego nie widziałem wcześniej odnośnie tam klas postaci. Teraz mamy, jak widzicie, tu sobie można zatrzymać, oczywiście ja tego wszystkiego nie będę czytał, możemy sobie zatrzymać, w sensie wy możecie zatrzymać film i przeczytać samemu, jeżeli chcecie wszystko, no ale to, co nas najbardziej ciekawi, to wam tu może przeczytam. Po pierwsze, o co w ogóle chodzi? Patrząc na druida i na to, jak ta profesja obecnie radzi sobie w grze, mieliśmy wrażenie, że ta profesja jest nieco słabsza w porównaniu z innymi profesjami. No i tu, szczerze mówiąc, nie jest to dla mnie do końca prawda, bo oprócz tego, że ta klasa była nudna i była taka, wiecie, niczym się nie wyróżniająca, tak moim zdaniem nie była jakoś bardzo słabsza od innych profesji, no ale dobra, to jest ich zdanie. No i w kolejnych fragmentach omawiamy zidentyfikowane problemy i przedstawiamy rozwiązania, które będą miały znaczenie po przerobieniu druida. No i tu jak widzicie mamy wypisany problem i mamy rozwiązanie. No i teraz tak, z takich najciekawszych problemów to mamy, po pierwsze, trzy formy druida nie są wystarczająco unikalne i użyteczne, no i rozwiązanie tego problemu, podjęliśmy decyzję o przerobieniu wszystkich trzech form, aby były bardziej zróżnicowane w porównaniu z ich profesją partnerską. No i tu mamy szczegóły, zaraz to oczywiście, bo to już lepiej w grze będzie wytłumaczone, więc zaraz do tych szczegółów sobie przejdziemy. No i jeszcze tu takie ciekawsze rzeczy. Okej, druga sprawa z takich ciekawszych, które możecie od razu zauważyć. Cecha identyfikująca profesję druida, maski, rozpraszają uwagę i większość druidów wygląda tak samo, nawet jeśli sam awatar postaci został pięknie zaprojektowany. No i maski nie będą już elementem gry, ale pazur pasujący do wybranej postaci będzie wyświetlany na ekranie postaci. No i właśnie, jeżeli o to chodzi,
To wam mogę na chwilkę schować. No i zwróćcie uwagę, ja teraz mam postać niedźwiedzia wybraną i mamy tutaj taki pazur niedźwiedzia, więc już nie będziemy mieli po prostu zasłoniętych swoich awatarów, tylko będzie to bardziej wyglądać jak te instrumenty barda. Jak sobie wybiorę teraz orła, no to mamy tu zmienionego na orła. Tak samo jeżeli chodzi o tygrysa, no to też, więc tak to teraz zrobili. Moim zdaniem chyba git, nie? Bo no kto sobie, zrobiliście sobie jakiś awatar, który wam się podobał, no i w druidzie go nawet nie było widać, nie? Więc moim zdaniem to jest takie bardziej ok. Co prawda ja na swoim druidzie miałem to jako czapeczkę, więc mi awatara nie zasłaniało, tylko było takie, tak jak mówię, jako taka czapka. No ale tak czy inaczej moim zdaniem zmiana spoko. No i jeszcze... Aha, tu jeszcze pozmieniali ten ekran, z którego tam można wybrać tą formę. Tu wam może znowu włączę, ale to nie jest istotne. I druga istotna sprawa, tak naprawdę dostęp do masek druida ogranicza poziom postaci, co oznacza, że zalety tej profesji nie są dostępne od razu. No i rozwiązanie, wszystkie formy będą dostępne od samego początku. To druga z takich ciekawszych zmian, myślę, od których warto zacząć w tym filmie, dlatego że pamiętamy, wcześniej najpierw do 10 levela musieliśmy się męczyć z tą podstawową formą, która była totalnie niegrywalna. Potem mogliśmy założyć bodajże maskę chyba niedźwiedzia, jak dobrze pamiętam, od 10 levela, no i potem od 25 była ta postać tygrysa, czyli maska tygrysa. No a w tym momencie już wszystko jest dostępne, jak zresztą sami widzicie, od 1 levela i od 1 levela możemy sobie wybierać, czym chcemy grać. No i dobra, jak te maski teraz zostały przeprojektowane? Ja tu co prawda chciałem troszeczkę oszukać, chciałem sobie przez ten link do serwera 31 niemieckiego wejść na swoją postać, no ale niestety nie działało to jeszcze dobrze. Jak wybierałem postać orła, to nie miał tej pasywnej umiejętności swojej, nie działała ona w walkach, więc po prostu no tak czy inaczej musimy czekać, jak aż to wszystko zaktualizują. No ale właśnie, odnośnie jeszcze takich rzeczy, które tutaj pododawali, no to zwróćcie uwagę co do tej aktualizacji, to na przykład to, że teraz mamy troszeczkę lepiej wyszczególnione to, na co się składają na przykład punkty życia, mamy tutaj wytrzymałość, tu w ogóle też jak najedziemy sobie na obrażenia, to mamy napisane, że wielkość obrażeń druida zależy od jego aktualnej postaci zwierzęcej, tu są jakieś inne przeliczniki, tu jak widzicie na zielono, także to troszkę pozmieniali, żeby po prostu wizualnie to lepiej wyglądało i żeby lepiej można było, tu tak samo, no to już chyba było napisane, no ale to jest no po prostu takie lekko przebudowane graficznie, żeby łatwo można było dojść, z czego wynika to, że mamy tyle HP albo tam takie obrażenia i tak dalej, nie? Więc to głównie widać właśnie na przykładzie druida, który tych masek ma kilka. Masek chyba dobrze powiedziałem, chyba tak, nieistotne. No i dobra, lecimy. Teraz tak, postać orła. Jak widzimy, mamy tutaj do wyboru. Tu mamy w ogóle opis tej klasy postaci, no ale to raczej nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu główną statystyką jest inteligencja. No i teraz tak, postać orła. Mamy, jak widzicie, od razu jakie w tym momencie, jak wybierzemy tą postać orła, będziemy mieli obrażenia, ile będziemy mieli punktów życia, no i jaką redukcję obrażeń. Tu jakby, no redukcji obrażeń ja mam wszędzie 0%, bo nie mam żadnych itemków, no ale na postaci orła jest to maksymalnie 10%, tu mamy maksymalnie 50%, no i maksymalnie 25% na tygrysie, nie? Więc to jakby się nie zmieniło, nic. I teraz tak, daje szansę na wykonanie potężnego ataku pikującego. Szansa ta zmniejsza się po każdym takim ataku. I na dole mamy napisane, podstawowa szansa na atak pikujący to jest 50%, więc bardzo dużo. Premia do obrażeń od ataku pikującego to jest 500%, więc no ten atak jest, ten cios w ogóle jest no strasznie mocny. No i zmniejszenie szansy mamy 2,5%, czyli po każdym wykonaniu takiego ataku z tych 50% to tak jakby o 2,5% maleje. I zaraz wam tu mogę zaprezentować, jak to wygląda. Ja tu już w ogóle kilka walk porobiłem, żeby tak jak mówiłam to zaprezentować. No i ten atak pikujący w tym momencie wygląda tak. Tu jak widzimy w ogóle animację, o, to był atak pikujący, nie? Animacji nadal nie ma od broni, tak jakbyśmy mogli tego oczekiwać, ale teraz są różne animacje w zależności od tego, jaką maskę wybierzemy. No i tu mamy zwykły atak, ten pierwszy, no jak możecie zauważyć, ten drugi to jest taki pikujący, to jest taki jakby pazur, no i on idzie przez awatar przeciwnika w całości, nie? No i on jest po prostu mocniejszy, więc tak to wygląda. Działa to na wszystkie klasy postaci, również jak sami widzicie na magów, bo ja tutaj głównie na magach testowałem te maski, no i to też jest ciekawe, do jakich wniosków doszedłem, ale to zaraz. Także po prostu tak wygląda ta postać orła, chyba nic skomplikowanego tutaj nie ma. Dalej mamy postać niedźwiedzia. Orzeł to jest tak jakby zupełnie nowa maska, nie? Postać niedźwiedzia została troszeczkę zmieniona, dlatego że tak, w dalszym ciągu jest to tak jakby niby wojownik, natomiast teraz szanse na blok nie wynosi 25%, tylko 20%, zostało to zmniejszone, ale znacznie zwiększa, no tu jakby
jakby redukcja obrażeń pozostaje 50%, ale im mniej mamy punktów życia, tym nasze ataki są silniejsze, więc im bardziej dostajemy obrażenia od przeciwników, tym jakby ten niedźwiedź zaczyna się denerwować i zaczyna bardziej jakby mocniej atakować, nie? No i tu mamy napisane, że jak mamy mniej lub równo 75%, no to dostajemy 0,5% premii do obrażeń, tu jak mamy mniej lub równo niż połowę, to mamy 1%, no i jak mamy mniej lub równo niż 25% naszego życia, to dostaniemy 1,5% premii do obrażeń. No i teraz jak to działa w praktyce? Oczywiście nic się tu w ogóle co do innych klas nie zmieniło. W dalszym ciągu Fireball Paladyna zabiera nam 33%, niezależnie na jakiej masce jesteśmy. W dalszym ciągu Łowca Demonów nie może się od nas odrodzić, co ciekawe. No ale na przykład jeżeli chodzi o Maga, tu mamy, tak, tutaj mamy tą maskę wybraną. No i zwróćcie uwagę, że Maga oczywiście blokować nie możemy, czyli to pozostało bez zmian. Ale zwróćcie uwagę, że ten boost do obrażeń na tych Magów działa, co ciekawe. I jak w ogóle widzimy, jak to się prezentuje. Zwróćcie uwagę na tą łapkę przy naszym awatarze, którą pokazuje myszką. Patrzcie, teraz ona się taka zrobiła bardziej czerwona, teraz jak dostaliśmy obrażenia, to jeszcze bardziej czerwona, czyli po prostu to pokazuje nam graficznie, w jakim punkcie obecnie jesteśmy i ile bonusu do obrażeń dostajemy. I to powiem wam szczerze, że jest naprawdę, naprawdę bardzo ciekawe. Tutaj możemy zawalczyć z jakimś zwiadowcą, no i tu właśnie, tu mamy te 20% na blok zamiast 25%, no ale tak jak mówię, no ta łapka się robi bardziej czerwona i to pokazuje nam, ile obrażeń w tym momencie, ile tej premii do obrażeń dostajemy, także tak to wygląda graficznie. No i powiem wam, że chyba ta maska, jak tutaj sobie testowałem, będzie taka najbardziej fun to play, dlatego że, o, tu to w ogóle od razu dostaliśmy na maksa, tu za mocny przeciwnik akurat, tu z Paladynem to wam pokazywałem, tu z Łowcą Demonów testowałem, czy się może odrodzić, ale się nie odrodził ani razu, więc to druga sprawa. Tu jeszcze możemy, ale on chyba też jest za mocny. Ja tu nie mam w ogóle ekwipunku. Aha, tutaj testowałem na tej postaci orła, to wam zaraz pokazuję. No ale właśnie, więc mówię, na magów ta maska niedźwiedzia może być bardzo mocna, no bo blokować oczywiście ciosu maga nie możemy, ale boost do tych obrażeń dostajemy, więc to na magów działa. Nie wiem, czy tak być powinno, czy nie. Według tutaj tej informacji graficznej to działa i faktycznie tym magom dość sporo bijemy, także no na magów ten druid może być naprawdę mocny, zwłaszcza że jeszcze jego główną statystyką jest inteligencja. Dobra, lecimy dalej. I ostatnia postać, jeżeli chodzi o ostatnia maska może bardziej, chociaż teraz to już nie są maski, teraz to są takie pazury, takie łapy, no i tu jest napisane, że mamy postacie. Ostatnia postać to jest postać Tygrysa, również działa ciekawie. Jak widzicie, od razu mamy napisane, jakie tam będziemy mieli punkty życia, obrażenia, no wszystko jest tak samo. No i teraz tak, chowaj się w cieniu, dopóki nie zrobisz uniku, a potem aktywuj furię. Po zadaniu ciosu krytycznego znów przechodzisz do ukrycia. No i właśnie, tu jak widzimy, mamy stan w ukryciu, szansa na unik to jest 40%, a nie 50%, tu to się zmieniło. No i tu mamy maks szansa na cios krytyczny 0%, no i premia do obrażeń krytycznych mamy 0%. Natomiast jak już zrobimy ten jeden unik w walce, to wtedy przechodzimy do stanu furii, mamy 0% na unik, no ale dostajemy maksymalną szansę na cios krytyczny plus 25%, no i premię do obrażeń krytycznych mamy plus 300%, więc no ten tygrys również jest ciekawy i również jest to zobrazowane przez po prostu tą grafikę, którą mamy podczas walki. No i oczywiście uniki, co ciekawe, na maga nie działają, w sensie no to jakby to jest logiczne, no ale co za tym idzie, na magów ten druid nie może przejść po prostu do tej postaci z furią, bo ani razu nie robi uniku. Zwróćcie uwagę, że ta łapka przy walce z magiem cały czas jest taka jakby zacieniowana, taka mało widoczna, no bo dopóki on nie zrobi tego uniku, to taka ona cały czas będzie, no a na maga nie zrobi uniku, nie? To jest jakby logiczne, także tutaj tej furii nie dostaniemy, także można powiedzieć, że po prostu ta pasywka tygrysa na magów w ogóle tak jakby nie działa, także no wydaje mi się, że na magów będzie bardzo dobry niedźwiedź, ewentualnie jeszcze ten orzeł, jak no, machniemy te 500% dodatkowych obrażeń, to może one-shotować takiego maga, to też może ciekawie działać, no bo tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o orła, to ta pasywka oczywiście na niego działa. Tutaj chociaż ten orzeł, tak na pierwszych takich moich, powiedzmy, testach i jak to działa, ten orzeł nie wydaje się jakiś mocny, no ale zobaczymy, jak to już będzie oczywiście na wyższych levelach. Dobra, i jak to po prostu wygląda może w walce z kimś innym, bo tu wam chyba, nie wiem, tu w ogóle sprawdzałem, czy wojownik może blokować, no i on oczywiście może blokować, to wam jeszcze zaraz pokażę, mamy blok, tu sprawdzałem jeszcze, no tu tak jak mówię, dużo walk z Łowcą Demonów, nie było żadnego
odrodzenia, więc łowca demonów raczej w dalszym ciągu się nie może odrodzić na tego druida. Co my tutaj jeszcze mamy? A, tutaj mam walkę z paladynem, również zadaje nam 33% w dalszym ciągu tego firebola, więc no dużo, jakby nie patrzeć. O, tu zobaczcie ten cios pikujący, fajne obrażenia, więc no mówię, tak to wygląda. No i dobra, i teraz mamy, jeszcze chcę wam pokazać, chyba nie robiłem w ogóle za bardzo testu odnośnie tego. Tutaj mamy to, a z tym walczyłem jak? Tutaj też z tym. Ciągle ten atak pikujący testowałem, nie mam pojęcia czemu. No z magami widzieliście, jak działa ta ostatnia maska. No i może teraz sobie zaatakujemy jakiegoś, no powiedzmy, może wojownika, żeby to troszeczkę dłużej trwało. No powiedzmy, że jego. Mamy dobrą? Nie, nie mamy dobrej wybranej, okej. Pokażę wam, jak po prostu wygląda ta... Wydaje mi się, że testowałem, bo widziałem te animacje, ale nie wiem czemu teraz nie mam. Nieistotne. Pyk, mamy jakiegoś wojownika, atak. No i zwróćcie uwagę, teraz jesteśmy, o, zrobiliśmy unik i ta łapka zrobiła się taka bardziej widoczna i teraz wpadliśmy w tą furię, zadaliśmy cios krytyczny i po raz kolejny łapka zrobiła się taka szara, taka no bardzo niewidoczna, czyli byliśmy znowu w cieniu i znowu mieliśmy te 40% na unik, więc to jest również bardzo logiczne, nic tutaj skomplikowanego nie widzę. A, ja już tu w ogóle nie mam grzybów, żeby wam to pokazać, to musimy tą samą walkę cały czas oglądać, więc no tutaj również nic skomplikowanego nie widzę, mamy unik, łapka się pojawia, jest bardziej widoczna, mamy furię, zrobiliśmy furię, cios krytyczny, po raz kolejny mamy łapkę mało widoczną, znowu moglibyśmy zrobić unik, jak zrobimy ten unik, to znowu furia, znowu kryt, znowu łapka niewidoczna, znowu unik i tak to po prostu by działało, nie? Tak to działa naprzemiennie, także no nie ma tutaj raczej nic skomplikowanego, jeżeli właśnie chodzi o tego druida i o tą postać tygrysa. No i co? Wydaje mi się, że chyba wszystko omówiłem. Jeżeli w ogóle jeszcze chodzi o druida, to nie wiem, czy wam pokazywałem, czy nie. Już szczerze mówiąc nie pamiętam, bo już miałem któreś podejście do nagrania tego filmu. No ale druid również się zmienił tutaj w wyborze postaci, czyli w tym okienku jest on o wiele ładniejszy moim zdaniem. Wcześniej to wyglądało inaczej, teraz to wygląda w taki sposób, jak widzicie. Tak więc no tutaj na przykład ten bard również wygląda świetnie. Druid tak samo został zmieniony, więc również to bardzo ładnie robią. No i co? I chyba tyle. Wydaje mi się, że wszystko wam powiedziałem to, co chciałem. Tu to tak naprawdę się najbardziej pozmieniało. Fajnie to wszystko działa. Oczywiście tam zwiadowca może unikać, bo chyba tego nie powiedziałem, a co za tym idzie jakiś tam zabójca również. No i co? No i tyle, nie? Ciekaw jestem, jak to wszystko wyjdzie w praktyce, która maska będzie najlepsza, czy znowu się będzie używało tylko jednej, tak samo jak na bardzie, bo na bardzie tylko jednego instrumentu używamy i on jest i dobry do lochów i do PvP. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. No tu potrzebujemy koniecznie tego symulatora, żeby to jak najlepiej sprawdzić, więc no ja osobiście jestem bardzo ciekaw, no ale tak czy inaczej druid moim zdaniem teraz jest totalnym szefem, szczerze mówiąc, totalnym szefem, bo no mówię, jestem fanem w ogóle tej tutaj, tej maski niedźwiedzia, tej postaci niedźwiedzia, bo im bardziej dostajemy te obrażenia, tym te obrażenia nasze rosną, mimo że jesteśmy klockiem, bo w dalszym ciągu mamy przelicznik na HP razy 5, czyli tak jak wojownik, no to tutaj im mniej tego HP, tym jakby mocniej bijemy, możemy taki odwet zrobić, działa to na magów, więc no może być to naprawdę mocne, no ale mówię, to wszystko jeszcze wyjdzie w praniu, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, więc no tutaj też szanse pozmieniali, jak widzicie bloki tylko 20% zamiast 25%, no bo to by było zbyt mocne oczywiście, no i tu tak samo szanse na unik 40% zamiast 50%, bo to również byłoby zbyt mocne, no bo tu też jakby musimy mieć szansę na to, że po prostu ta postać nie zrobi tego uniku, co za tym idzie, nie przejdzie w tą fazę tak zwaną furii. Tutaj mamy napisane co prawda stan, no ale powiedzmy, że w tą fazę furii. Więc tyle, tak to wygląda w skrócie. Mam nadzieję, że wszystko w miarę git wytłumaczyłem. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie. Jeżeli coś tam jest dla was niejasne, to postaram się to sprawdzić i wam po prostu odpowiedzieć. Tak czy inaczej, no dla mnie na ten moment, gdzie no jeszcze powiedzmy nie jest to wszystko przetestowane dobrze, no ale na taki pierwszy rzut oka, pierwsze wrażenia, ten nowy druid będzie naprawdę fun to play i naprawdę szczerze mówiąc mi się podoba w porównaniu do tego, co było wcześniej, czyli nudny klocek, który tak jakby, no wiele osób mówiło, że nie warto grać druidem, lepiej sobie wziąć zwiadowcę, często takie opinie były, druid nudny, druid to, druid tamto, no teraz to jest, no naprawdę wydaje mi się, że fajne. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, zostawiajcie kciuka w górę, nie zapominajcie o tym, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz w opisie, subskrybujcie z dzwonem, no i piszcie te komentarze, co wy sądzicie o tej klasie. Chyba ty. Tyle. Tak się zastanawiam, czy wam na pewno wszystko powiedziałem, ale mam nadzieję, że tak. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!